80. Namówiłyśmy tutaj, proszę Państwa, odszkodowania, że będą płacić przedstawiciele komisji, będą płacić tym, którym już Panie zabrano odszkodowanie. Duże pieniądze będą płacić, proszę Państwa, stres, zabieranie mebli, proszę Państwa, komornik, różne rzeczy, stres, choroba, śmierć, nawet kobietę spalili w lesie. Przedstawiciele kamienic. Tak samo, proszę Państwa, z tymi firmami liściarskimi. Przepraszam bardzo, proszę. Na Uniwersytecie Warszawskim kształcą, proszę Państwa, liściarzy. Gmina dochodzi do takiego wniosku, że pieniądze są marnotrawione. Obrzydliwe. Obrzydliwe, że liściarzy kształcą na Uniwersytecie. Średnio miesięcznie w roku 2017 takich zamian było około 1800 na 4 blisko miliona dzieci objętych programem. No nawet wskaźniki CBOS-u, które mówią o tym, że rodzice na przykład wysyłają gremialnie dzieci na dodatkowe zajęcia. Przypomnę, październikowy odczyt 65%. Po wprowadzeniu programu przybyło też najmłodszych Polaków. W roku 2017 Polki urodziły 402 tysiące dzieci, o 20 tysięcy więcej niż w roku poprzednim. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A w magazynie Czas na Zagranicę Syryjczycy z niepokojem czekają na najbliższe godziny. Wciąż nie wiedzą, czy i kiedy dojdzie do amerykańsko-rosyjskiej konfrontacji w Syrii. W mediację chce włączyć się Turcja. Niezależnie jednak od tego, co stanie się w najbliższych godzinach, większość Syryjczyków nie ma wątpliwości, że ich sytuacja nie zmieni się, a wojna domowa będzie trwała nadal. Wojciech Cegielski. Ostatni rebelianci wyjeżdżają z Dumy. Po południu konwój z bojownikami opozycji wyjechał z miasta, które w ostatnich dniach stało się centrum syryjskiej wojny. To właśnie tam w minioną sobotę miało dojść do ataku z użyciem chloru. Według informacji, jakie posiadamy, ponad 70 osób zginęło w czasie ostrzału, a co najmniej 40 spośród nich wykazało objawy podobne do występujących, gdy osoba wystawi się na działanie toksycznych substancji. Mówi rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia Tariq Yasarewicz. O przeprowadzenie ataku chemicznego oskarżono siły syryjskiego prezydenta Bashara al-Assada. Duma to bowiem jedno z miejsc odbitych w ostatnim czasie przez siły rządowe z rąk rebeliantów. Po ataku amerykański prezydent Donald Trump zapowiedział uderzenie odwetowe. Najpierw jednak sugerował, że nastąpi to w ciągu godzin, potem, że może wcześniej, a może później, a teraz, że nic nie mówił o czasie ataku. Syryjczycy od kilku dni czekają w niepewności. Większość krytykuje Donalda Trumpa i mówi, że nie boi się amerykańskich rakiet. Trump postradał zmysły. My Syryjczycy pod przywództwem prezydenta Assada i naszej bohaterskiej armii nie wystraszymy się, nie boimy się. Nie boimy się śmierci. Mamy moc i mamy potężną armię, która nas ochroni. Pewności siebie nie tracą też syryjscy duchowni, zazwyczaj stojący po stronie władz. Tak mówił w czasie piątkowych modłów imam jednego z głównych meczetów w Damaszku, Mahmud Rahman. Żadna groźba Amerykanów, Brytyjczyków czy Francuzów nas nie przestraszy. Nie porusza to żadną częścią naszego ciała. Przez lata byliśmy lwami tego kraju. Nie, zmiana, bo jeszcze dwa dni temu niewielu Syryjczyków, nawet zwolenników rządu, tak mocno mówiło, że nie boi się pokusy Trumpa. Hania Abu Zaid, libańska dziennikarka, która pracuje z Syryjczykami zarówno w samej Syrii, jak i na imigracji w Bejrucie, mówi mi, że wiele wskazuje, iż groźba ataku nie jest już tak duża, ale wśród Syryjczyków pozostaje niepewność. Wydaje się, że ten kryzys powoli jest rozbrajany przez dyplomację. Widać to nawet w tweetach Trumpa. Jego pierwszy tweet mówił o rakietach, które spadnie na Syrię, a teraz pisze on, że może tak, a może nie. Ludzie czekają na to, co się wydarzy, ale są zdezorientowani. No na pewno będą rakiety. W mediację chce zaangażować się Turcja. Prezydent tego kraju, Recep Erdoğan, oświadczył, że rozmawiał w ostatnich godzinach przez telefon zarówno z prezydentem Trumpem, jak i prezydentem Putinem i ostrzegł ich, by nie wchodzili na drogę konfrontacji. Rosja bowiem, jako najważniejszy sojusznik syryjskiego prezydenta, ostrzegła Amerykanów, że jeśli przystąpią do ataku, to Moskwa zarówno zestrzeli amerykańskie rakiety, jak i uderzy w miejsca ich wystrzelenia.
Zarówno Rosja, jak i syryjski rząd twierdzą bowiem, że atak chemiczny to prowokacja syryjskiej opozycji. Moskwa idzie jeszcze dalej i mówi, że w atak zamieszana jest też Wielka Brytania. Rosja niejednokrotnie na się chórnie przedupreżdżała. Rosja wielokrotnie w przeszłości ostrzegała, że we wschodniej Gucie przygotowywana jest prowokacja. Chodzi o prowokację rebeliantów z użyciem broni chemicznej przeciwko ludności cywilnej. Teraz mamy kolejne dowody, które wskazują na bezpośrednie zaangażowanie Wielkiej Brytanii we wschodniej Gucie. W organizację tej prowokacji w wschodniej Gucie. Tak mówił rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Obrony generał Igor Konaszenkow. Londyn stanowczo zaprzecza, a brytyjscy dziennikarze wskazują, że takie twierdzenia to oczywista zemsta Rosjan za brytyjskie oskarżenia o niedawną próbę morderstwa Siergieja Skripala. W najbliższych godzinach na miejsca do wschodniej Guty mają przyjechać inspektorzy organizacji do spraw zakazu broni chemicznej. To właśnie oni chcą na miejscu ustalić, co dokładnie stało się w szpitalu w Dumie. Nie wiadomo jednak, czy będą mieli pełną swobodę pracy. W Syrii dość powszechnie sądzi się jednak, że póki będą oni na miejscu, póty nie nastąpi amerykański atak. Wojna domowa w Syrii trwa ponad 7 lat i kosztowała życie co najmniej 500 000 osób. Stany Zjednoczone od początku konfliktu stały po stronie opozycji, która chce obalić prezydenta Asada. Rosja z kolei wspiera syryjskie władze. W Czarnogórze ostatni dzień kampanii przed wyborami prezydenckimi. Mieszkańcy tego kraju wybiorą prezydenta już w najbliższą niedzielę. Wieczorem kandydaci zmierzą się w debacie prezydenckiej na antenie czarnogórskiej telewizji publicznej, a od północy w kraju będzie obowiązywała cisza wyborcza. Z Podgoricy Katarzyna Ingram. To, co połączyło w kampanii wszystkich 7 kandydatów, to położenie akcentu na poprawienie standardu życia obywateli i zwiększenie bezpieczeństwa w kraju. Tym, co najbardziej dzieli, jest podejście do polityki zagranicznej, szczególnie do relacji z Rosją, NATO i Unią Europejską. Unia oczekuje konkretnych rezultatów w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości, sądzenia napadów na media i wszystkiego, co umacnia rządy prawa w Czarnogórze. Mówi politolog Jovana Marowicz z think tanku Politikon. W tym roku po raz pierwszy w historii o urząd prezydenta ubiega się kobieta Draginia Vuksanović z Socjaldemokratycznej Partii. Ona i Milo Dziukanović, kandydat Demokratycznej Partii Socjalistów, popierają współpracę z Unią i NATO. Kandydat Sojuszu Opozycji Mladen Bojanić w trakcie kampanii mówił, że szanuje decyzję o przystąpieniu Czarnogóry do Sojuszu, ale sam był temu wcześniej przeciwny. Czarnogóra jest najmłodszym członkiem NATO. Przystąpiła do Sojuszu niespełna rok temu. Negocjacje z Unią Europejską rozpoczęła prawie 6 lat temu. Z Podgoricy Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Strajk pracowników francuskich kolei państwowych SNCF zakłócił kursowanie pociągów na wszystkich rodzajach połączeń, od dalekobieżnych po podmiejskie. Jedynie międzynarodowe z Londynem i z Brukselą ucierpiały w minimalnym stopniu. Szczegóły z Paryża, Marek Brzeziński. Akcja protestacyjna kolejarzy ma mniejszy zasięg niż dwie poprzednie tego typu, jakie miały miejsce na początku kwietnia, ale i tak daje się we znaki podróżnym, którzy musieli wyruszyć w drogę. Dzisiaj i jutro kursują co trzeci ekspres TGV i w takich samych proporcjach pociągi pośpieszne, regionalne i szybkie kolejki podmiejskie w Ile-de-France. 2 na 5 pociągów w regionie stołecznym wyruszyło w trasę. Skutki strajku odczuwają nie tylko osoby jadące do pracy, a potem z powrotem do domu, lecz także mieszkańcy tych rejonów Francji, w których zaczęły się wiosenne ferie. Zakłócenia zależą również od regionu. W Normandii na północnym zachodzie kraju oraz w Languedocji nad Morzem Śródziemnym zakłócenia w ruchu są najbardziej odczuwalne przez podróżnych. 55% Francuzek i Francuzów w ankiecie dla stacji radiowo-telewizyjnej France Info przyznało, że ich zdaniem kolejarze nie mają powodu do strajku. Protest potrwa przez całą sobotę i skończy się w niedzielę rano. W tym miesiącu kolejarze planują jeszcze 2 dwudniowe strajki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A osiślając część druga, publicystyczna tego programu, witam gorąco Państwa i mojego gościa, którym jest redaktor Marek Domagalski, Rzeczpospolita. Kłaniam się nisko. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zwołała pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa na 27 kwietnia. Informowaliśmy o tym dziś w naszych serwisach, mówiliśmy części pierwszej. Panie redaktorze, spodziewał się takiej właśnie decyzji pierwszej prezes Sądu Najwyższego? Spodziewał się. Miałem pewne, może nie przecieki, tylko takie sugestie, że będzie jakieś ważne oświadczenie prezes Gersdorf. Zresztą konferencja jej była wcześniej zapowiedziana, był komunikat, a samo to zgromadzenie sędziowskie to była druga część, więc wszystko się, że tak powiem, wskazywało, że będzie decyzja.
Prawdę mówiąc, spodziewałem się może nawet trochę większej decyzji, o której zresztą pani prezes też mówiła, komentując dzisiaj swoją decyzję, mianowicie, że miała do wyboru jeszcze podanie się do dymisji. Stanęło na tej pierwszej. To było, nie chcę powiedzieć, że do przewidzenia, no ale ona musiała coś zrobić, bo sprawa się robiła już po prostu nieznośna ani dla niej, ani dla jej środowiska, by już nie mówić o Polsce. Jakie więc, panie redaktorze, mogą być w tej sprawie dalsze scenariusze? Pytam zwłaszcza w kontekście dość istotnego rozdźwięku w stanowiskach. Jedni mówią, że tych 15 nowych członków wybrano z pogwałceniem litery prawa, inni mówią, że są to pełnoprawni, prawidłowo wybrani członkowie Krajowej Rady Sądownictwa. No, myślałem, że pan powie i zapyta, bo niektórzy krytykują już decyzję prezes Gersdorf, ale rozumie, ona nie tylko zwołała konferencję, ale jakiś dokument podpisała i to mamy już za sobą, więc Rada KRS się zbierze i KRS wybierze swojego przewodnicząca, już będzie uniezależniona od tego jednorazowego gestu czy ruchu pierwszej prezes Sądu Najwyższego i zacznie działać, bo ona jest dość ważna w tym całym procesie zmian, gdyż po prostu musi, mówiąc brzydko, znaczy może nie brzydko, tylko może nie elegancko, dostarczyć Sądowi Najwyższemu nowych sędziów, ale też zwyczajnym sądów, których mamy dużo. Natomiast to, o czym pan redaktor mówi, że jedni mówią tak, jedni oceniają inaczej KRS, inni mówią, że nawet, że to jest organ niekonstytucyjny, no to są to takie oceny, nie chcę umniejszać nic publicystom, ale trochę w takim języku one wiążącego znaczenia nie mają, bo o tym, czy coś jest konstytucyjne, czy nie, orzeka Trybunał Konstytucyjny. Zresztą akurat w tej dziedzinie nawet Trybunał chyba nie mógłby orzec, więc po prostu będziemy mieli jeszcze jeden organ, bo już i Trybunał jest krytykowany, a dzisiaj słyszymy na przykład, że uchylenie immunitetu znanemu posłowi PO też, że głosowanie w Sejmie może nie było ważne, więc motywowanymi politycznymi ocenami nie musimy się przejmować. To pójdźmy dalej wobec tego, panie redaktorze. Jeśli pan pozwoli, Senat zajmie się teraz przyjętymi wcześniej przez Sejm projektami nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym. Tu również mamy rozdźwięk, choć zupełnie nie zaskakujący. Nowelizację tę krytykuje opozycja, zaś politycy partii rządzącej podkreślają, że te zmiany mają na celu złagodzenie napięcia między Warszawą a Brukselą. Która ze stron jest w ocenie pana redaktora bliżej prawdy? Tu mamy prawdę ze sfery prawa, prawdę sądową. Liczy się dla prawników, bo tak pan to zapytał, i dla prawa liczą się tylko orzeczenia i werdykty stosujących prawo. Możemy sobie komentować, profesorowie mogą komentować, no oni trochę mają większe znaczenie, większy autorytet w sprawach prawnych, bo oczywiście profesorowie prawa. Natomiast tam, gdzie jest tryb sądowy, tam musi się wypowiedzieć sąd. To te wszystkie opowieści i komentarze, one nie mają tego waloru. Wracając do tych ustaw, tam są dwa segmenty spraw. Jeden jest segment ukłon w stronę Brukseli, pewne ustępstwa, na przykład przekazanie KRS-owi prawa przedłużania nominacji sędziowskiej z wyjątkami, bo akurat nie obejmie to Sądu Najwyższego. I to są ukłony, które prawdopodobnie są elementem pewnego kontraktu z Brukselą i załagodzą spór z całą pewnością. Że jakby się pan redaktor wsłuchiwał w debatę
i w głosy posłów właśnie tych zagończyków opozycji, to wydaje mi się, że oni też już spuszczają tonu. Być może są trochę przed majówką zmęczeni, ale być może sobie też zdają sprawę, że nie ma większego znaczenia powtarzanie po raz pierwszy pewnych sloganów o niekonstytucyjności, choć ja nie mówię, że nie ma w nich sporo racji, czy nie może być w nich sporo racji. Model w Polsce sądowy na naszych oczach się zmienia, ale utyskiwania posłów nic w tej materii bezpośrednio nie zmienią. A drugi segment zmian, który jest w tej ustawie, no to był w tych ustawach, bo ich jest trzy czy cztery, różnie można na to patrzeć, były pewne zabezpieczenia, żeby te reformy przeszły gładko. Na przykład, żeby się zabezpieczyć na wypadek, gdyby na przykład pani prezes Gersdorf złożyła dymisję dzisiaj czy za tydzień, żeby prezydent mógł szybko powołać pełniącego obowiązki. Ale to nam na razie nie grozi, bo pani prezes po pierwsze zdaje się nie zamierza złożyć dymisji i opuści, jak prawo przewiduje, 4 lipca ten urząd. Druga kwestia, przed którą chciano się zabezpieczyć, to znaczy, żeby jednak zwołać, gdyby nie zrobiła tego pani prezes Gersdorf, KRS, no mamy ten problem rozwiązany, ale jak się uchwali przepis, no to się przyda, może za 4 lata będziemy mieli podobną sytuację. Więc od przybytku głowa nie boli. Bo zapytał pan, ku czemu to idzie, jeśli mam oceniać, to idzie ku, nie chcę powiedzieć porozumieniu, ale wyciszeniu zarówno sporu na kierunku brukselskim, jak też na wewnętrznym. A widzi pan, panie redaktorze, to bardzo ciekawa kwestia i nie ukrywam, właśnie o to teraz też chcę zapytać, bo tak, partia rządząca nowelizuje, szukając złagodzenia napięcia na linii Warszawa-Bruksela. Franz Timmermans mówi, porozumienie jest możliwe jak najbardziej, niektórzy nawet mówią, że w połowie maja. Tymczasem jeszcze inni mówią, że Timmermans, Komisja Europejska dostaną palec, będą chcieli rękę. Jest takie ryzyko, ale już dawno powiedziałem, być może w mojej redakcji, w moim medium, że uprośćmy sobie zadanie, a nawet nie musimy specjalnie upraszczać. Unia to takie państwa jak Niemcy, liczące się na przykład, ale nie tylko, którzy są naszymi sąsiadami i powiedzmy, że z ich perspektywy my jesteśmy sąsiadem trudnym w pewnej kwestii, bo w innych kwestiach, na przykład biznes, handel i mnóstwo innych dziedzin, może nawet współpraca wojskowa, wychodzi nam całkiem dobrze, a może nawet bardzo dobrze. I co robić z takim sąsiadem, jak on jest naszym sąsiadem przez między? Mieszkamy koło niego wiele lat i będziemy mieszkać wiele lat, bo nie zamierzamy się przeprowadzić, zresztą narody się przeprowadzić nie mogą. Więc musimy się dogadać, musimy się porozumieć i tu wychodzi ta schizofrenia w tej relacji w dużym stopniu medialnej i politycznej, że jakoby dzielił nas jakiś nieprawdopodobny konflikt, jakiś nieprawdopodobny spór i z tego też powodu trudno było rozmawiać i znaleźć sedno sporu, dlatego że rady, na przykład Komisji Weneckiej, ale też w pierwszym okresie Brukseli, no były takimi radami dobrej cioci. Zmieńcie tamto, choć Andrzejek do domu wróci, bo może takie jedno zaproszenie przerwie o połowę skróci. Zapraszamy serdecznie na wernisaż wystawy twórczości Marii Zwireulo Ludzie, kwiat i pejzaże 14 kwietnia 2018 roku o godzinie 13. Ble, 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 terele, mele, kukurykule, wartow. O wszystkim i o niczym. Ludzie, kwiaty i pejzaże w galerii
pod okiem przy ulicy Grójeckiej 79 w Warszawie. Co to za galeria? Nawet pierwszy raz ten tytuł widzę, nazwę tej galerii, ale powinno to być Grójecka 79. No nie wiem, czy to gdzieś tam, gdzie jest ta pineska, bo tam takie za kole jest, pół kole i tam była taka galeria, ale ona inaczej się nazywała. Mam ją w internecie, no ale Grójecka 79 trzeba poszukać. Bo 65 to jest Ochota, Dom Kultury Ochota. A 79, no to będzie gdzieś dużo bliżej. Pod okiem zapraszamy. Gdzieś będzie przy centrum, bo tam 51. Tak. Przed tym wielkim wieżowcem 123. Tak, a nie Grójecka. To jeszcze dalej, to nie jest o Jerozolimskiej. Grójecka to tam dalej, po 72. Tak, Grójecka. Tak, Grójecka 65, to jest dom Kultury Ochota, a 79 to pewnie będzie dalej. O, i tyle. Także zapraszamy jeszcze za Teatr Jandy, za Dom Kultury Ochota, za Halę Banacha. I tam chyba może taka czytelnia jest 75, to gdzieś tam. Zapraszamy do reklamy tramwajem 7 i 9, dojedziemy z samego centrum Warszawy. Przesyłamy buziaczki i proszę jeść tak. Pokazuje taką od dawna, wydaje się, wyreżyserowaną już linię obrony pana posła, taką wyreżyserowaną akcję mówiącą o tym, że to jest nagonka Prawa i Sprawiedliwości na polityków PO, to pokazuje także, że pan Gawłowski... Nie nagonka, tylko jeżeli nagradli, to muszą teraz oddać. Ci, co biorą na lichwę, muszą po prostu oddać. Ci, co biorą na lichwę, to muszą oddać albo uciekać. Może ci nic nie zrobią. Do Izraela, czyli do Szwajcarii, nie wiem. Te firmy Lindorf, jeszcze ona mówi przez 2F, ja mnie matka boska. Oszustka przez 2F. Pokazuje, że ta linia obrony jest jednocześnie wyśmiewaniem się i tak naprawdę kpiną z wymiaru sprawiedliwości. Jest to działanie takie niepaństwowe, mocno niepaństwowe, wymierzone także tak naprawdę szkodzi to obrazowi państwa prawa. Mamy tu 5 prokuratorskich zarzutów na polityka Platformy Obywatelskiej, nie będę wymieniał. Mówiliśmy o nich wielokrotnie dziś w serwisach. Pytanie do pana jest następującej treści. Czy Platforma Obywatelska stanie z posłem Gawłowskim murem, czy może jednak będzie starała się odciąć dyskretnie gałąź, na której on siedzi, podobnie jak to miało miejsce w przypadku prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz? Tak, i na przykładzie Hanny Gronkiewicz-Waltz widzimy, że najpierw partia stawała za nią rzeczywiście murem, była obrona pani prezydent, ale im dalej w las, tym Platforma szybciej się wycofywała. Czyli im więcej było tych zarzutów, im więcej było dowodów mówiących o tym, że prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz miała minimum, tutaj mówię, wiedzę o tym, co się dzieje w ratuszu, jeśli chodzi o aferę reprywatyzacyjną, tak potem Platforma Obywatelska zaczęła wycofywać swoje poparcie dla pani prezydent, zaczynała ją chować na wszelkiego rodzaju wydarzeniach, konwencjach partyjnych. Także ostatecznie też zadecydowała o tym, że kandydować w Warszawie będzie nie ona sama, a Rafał Trzaskowski, de facto też związany z jej kampanią wyborczą. No ale tutaj widzimy, że jeżeli będzie więcej pozostawiony na sobie. I tutaj widzimy na razie, że rzeczywiście tak jak w przypadku Hanny Gronkiewicz-Waltz, i Roman Giertych jako obrońca, ale też inni politycy PO, politycy opozycyjni mówią o tym, że działania prokuratury krajowej są polityczne, broniąc właśnie Stanisława Gawłowskiego, tak później, jeżeli ta sprawa nabierze rumieńców, jeżeli te dowody, twarde dowody, bo takie musi mieć prokuratura krajowa, jeżeli już stawia zarzuty, to wtedy pewnie
pewnie już PO będzie próbowało odciąć się od takiego polityka. Czekamy zatem na rozwój wydarzeń dotyczących posła Stanisława Gawłowskiego, posła Platformy. My idziemy dalej. Pani redaktor, dziś dwa sondaże opublikowano i przyznam się szczerze, jestem w kropce. Nie wiem, co z tym zrobić. Nie wiem, która partia, które ugrupowania są w tej chwili najbardziej popularne, lubiane, szanowane przez Polaków, bo mamy oto sondaż Kantar Public dla Faktu i tu opozycja, a uściślając PO i Nowoczesna, mogą liczyć na 32% głosów. PiS z 29% jest na miejscu drugim, ale mamy też sondaż CBOS-u. Tu PiS wygrywa zdecydowanie 46%, Platforma druga 16%. Co z tym fantem zrobić? Który sondaż jest bardziej wiarygodny, a może oba nie są wiarygodne? No właśnie, z tymi sondażami to tak już jest, że rzeczywiście kto zapyta i kto jakie zada pytanie, taką otrzyma odpowiedź, więc to w nawiązaniu chyba jednak do tego sondażu, w którym wygrywa opozycja, wydaje mi się, że ten jest mniej miarodajny, ponieważ no, przez długie miesiące, a nawet lata, obserwowaliśmy silne poparcie dla partii rządzącej. Tutaj wydaje mi się, że tak z dnia na dzień nie jest możliwe, aby Polacy nagle przestawili się na opozycję, bo no, jednak nie mamy też realnych ku temu powodów tak naprawdę, bo przypomnijmy, że opozycja nie ma swojego programu. Jeżeli mówi o realizacji jakichś nowych przedsięwzięć, to są to przedsięwzięcia kontynuowane z tych przedsięwzięć, które prowadzi obecnie PiS, więc tutaj nie mamy do czynienia z czymś nowym, co pociągnęłoby za sobą tłumy. Tutaj także można mówić o tym, że nie ma też lidera, jeśli chodzi o opozycję, więc to bardzo niemiarodajny wydaje mi się jednak sondaż, ale pamiętajmy, że jeśli chodzi o sondaże, to trzeba być tutaj uwagę jednak, nawet te, które wydają nam się niemiarodajne, ponieważ no wiemy, jak było w wyborach w 2015 roku, wiemy też, że sondaże były zupełnie inne od później wyników wyborów, więc zawsze warto brać to pod uwagę i nie warto lekceważyć żadnego z tych sondaży. No i też dodajmy to tak puentując ten temat, że w tym sondażu Kantar Public dla Faktu mamy troszkę pewnego rodzaju wróżenie jednak z faktów, bowiem tam pytanie dotyczy wspólnej listy PO i Nowoczesnej w wyborach do Sejmu. Takiej listy jako takiej nie mamy, mamy tylko wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich w Warszawie. Jeszcze jeden temat tak na zakończenie naszej rozmowy. Już jutro w Warszawie konwencja PiS z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. PiS będzie podsumowywał 2 lata swoich rządów, nakreśli też założenia programowe na kolejne lata. Czego pani redaktor spodziewa się po tej konwencji? Spodziewam się, że rzeczywiście będzie to i podsumowanie 2 lat rządów i jakby przedstawienie programu na przyszłość. No ale mówiąc już tak konkretnie, to zbyt wielu konkretów w tej chwili nie mamy, ale wielu spodziewa się, że ta konwencja będzie taką konwencją ujawniającą kandydatów na prezydentów właśnie, czy też włodarzy w poszczególnych miastach, w poszczególnych samorządach, więc tutaj rzeczywiście jest oczekiwanie, że przynajmniej jeśli chodzi o stolicę, to poznamy tego kandydata, poznamy nazwisko kandydata PiS w Warszawie, ale jak będzie, no to takich informacji głębszych na razie wydaje mi się nie ma. Mają je politycy Prawa i Sprawiedliwości i na te informacje chyba trzeba poczekać do soboty. A Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało na tej konwencji jeszcze poprawiać swoje notowania sondażowe. Zmierzam tutaj do pytania o to, czy może jutro poznamy jakiś nowy pomysł rządzących, pomysł socjalny na przykład, albo ewentualnie ujawnione zostaną karty dotyczące modyfikacji programu Rodzina 500+. Takie głosy, takie sygnały rzeczywiście są. Mówi się o tym, że program 500+ może być rozszerzony na przykład o osoby, o dzieci swoich rodziców, ale już pełnoletnie, które studiują, które uczą się jeszcze po osiągnięciu 18 roku życia, no ale jak będzie, to nie wiadomo. Na pewno jest to oczekiwanie i rzeczywiście, jeśli chodzi o program społeczny, to jest duży nacisk na to, aby
aby takie informacje pozyskać. Ciekawa także kwestia programu Mieszkanie Plus, z którym jak dotąd są pewne opóźnienia, są pewne problemy, a to jest flagowy obok programu 500 Plus, program Prawa i Sprawiedliwości, z którym partia szła do wyborów. Kolejna jeszcze kwestia, jeżeli chodzi o sondaże i to umacnianie, tak, no to na pewno Prawo i Sprawiedliwość bierze to pod uwagę i na pewno opinia publiczna, jak przekonaliśmy się ostatnio na przykładzie zarobków posłów, senatorów, młodarzy miast i województw, na pewno PiS bierze pod uwagę to, co myśli opinia publiczna, więc umocnienie też będzie brak. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Edyta Hołdyńska, Tygodnik Sieci, Telewizja w Polsce. Kłaniam się nisko. Dziękuję, panie redaktor. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Magdalena Skajewska, witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Świat w powiększeniu. Pierwszy zespół inspektorów z misji badawczej Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej dotarł do Syrii. Poinformował o tym sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Eksperci mają zbadać doniesienia o niedawnym ataku chemicznym w mieście Duma w Syrii. Społeczność międzynarodowa ze Stanami Zjednoczonymi na czele zastanawia się cały czas nad reakcją na atak chemiczny, o który oskarżany jest prezydent Bashar al-Assad. Prezydent Donald Trump zapowiedział w tym tygodniu, że wyśle w kierunku Syrii rakiety i przestrzegał przed nimi Rosję, głównego sojusznika syryjskiego reżimu. Dziś w tej sprawie zwołano na życzenie Rosji specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Czy będzie interwencja? O tym porozmawiam z moim gościem w studiu Rafał Ciastoń, ekspert Fundacji Pułaskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Francuski ambasador przy ONZ, François Delattre, powiedział podczas tego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, że decyzja syryjskiego rządu o ponownym użyciu broni chemicznej oznacza, że znalazł się on w sytuacji, z której wyjść już nie można, a świat musi odpowiedzieć w sposób zdecydowany i zjednoczony. Jakiej reakcji Pan się spodziewa? Myślę, że ta reakcja, jeśli nastąpi, będzie reakcją ograniczoną, tak jak miało to miejsce w ubiegłym roku, kiedy została ostrzelana pociskami manewrującymi, amerykańskimi pociskami, jedna baza lotnicza w Syrii. Jeśli w ogóle do tej reakcji dojdzie, bo jestem skłonny uwierzyć w to, że skończy się na słowach, tak jak miało to miejsce chociażby w 2013 roku, przy pierwszych oskarżeniach administracji wówczas Baracka Obamy o przekroczenie tej słynnej czerwonej linii przez reżim Assada i ataku chemicznym. Skończyło się na słowach dużych i groźnie brzmiących, natomiast reakcji nie było. Za to też prezydent Barack Obama był bardzo mocno krytykowany przez Donalda Trumpa, chociażby podczas kampanii wyborczej. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że ta interwencja amerykańska jest kwestią godzin. Tak też mógł wskazywać w mediach społecznościowych prezydent Donald Trump. On mówił: przygotuj się, Rosjo, te rakiety nowe, inteligentne polecą w kierunku Syrii. Później wydawał się niejako studzić te emocje. O co chodzi? Dlaczego Amerykanie zwlekają z interwencją? Dlaczego nie chcą, jak pan mówi, na szeroką skalę zainterweniować, jeżeli nie będzie rzeczywiście to duża interwencja? Z jednej strony mamy chyba taki dwugłos w ogóle w administracji amerykańskiej. Dwugłos: z jednej strony ton dyskursu politycznego, który wyznacza właśnie prezydent Trump swoimi wypowiedziami w mediach społecznościowych, głównie na Twitterze, dość wojowniczo brzmiącymi i dość takimi bezpośrednimi, nie chciałbym powiedzieć agresywnymi, ale jednak bardzo prostolinijnymi i bardzo takimi jednoznacznymi w przekazie. Z drugiej strony mamy administrację prezydenta Trumpa, która wydaje się troszeczkę chłodzić te nastroje i nie być tak jednoznaczna i tak bezpośrednia w swoim przekazie. Przypomnijmy, że niespełna dwa tygodnie temu, kiedy prezydent Trump mówił o opuszczeniu Syrii w niedługiej perspektywie czasowej, po chwili Pentagon mówił o rozmieszczeniu sił amerykańskich w nowych bazach, w nowych miejscach w Syrii. Więc tutaj ten dwugłos na poziomie administracji amerykańskiej jest bardzo wyraźny i bardzo dostrzegalny, co jest
To jest symptomatyczne dość. Często spotykam się z takimi opiniami ekspertów, że takim najważniejszym głosem rozsądku w tej administracji jest generał Mattis. Zgadza się pan z tym? Myślę, że tak. Myślę, że jako człowiek z doświadczeniem wojskowym i człowiek widzący być może trochę więcej niż czasem widzą politycy, którzy nie zawsze mają wizję tego, co będzie dzień po. Załóżmy, że Asad zostaje wyeliminowany z gry. Załóżmy, że Syria. Przypomnijmy, że Asad jest wciąż uznanym międzynarodowo prezydentem Syrii. Ambasady syryjskie działają w niemal we wszystkich państwach świata. I to są ambasady reżimu Asada. Poza tą dyplomacją twitterową prezydenta Trumpa, poza tymi publicznymi też komentarzami różnych członków administracji amerykańskiej, jest też cały czas otwarta tak zwana gorąca linia między wojskowymi amerykańskimi i rosyjskimi. To potwierdził ostatnio chociażby rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. O czym to według pana świadczy? Syryjska wojna, jeśli zaczęła się nawet jako wojna domowa, dawno przestała nią być. Wojna w Syrii to wojna zarówno regionalnych mocarstw Turcji, Arabii Saudyjskiej, Iranu, jak i supermocarstwa Stanów Zjednoczonych i mocarstwa pretendującego na nowo do bycia mocarstwem światowym Rosji. Konflikty interesów, skala tych konfliktów, ilość tych wzajemnie wykluczających się i sprzecznych interesów, które w jakiś sposób muszą być uwzględniane przez poszczególne strony konfliktu, jest olbrzymia. I tutaj ta gorąca linia i wymiana informacji pomiędzy stroną amerykańską a stroną rosyjską jest konieczna. Jest konieczna od momentu, od 2015 roku, czyli od momentu, w której Rosja pojawiła się w grze, wkroczyła do Syrii. Ta wymiana informacji, chociażby na szczeblu informacyjnym, jest konieczna, aby uniknąć przypadkowej wymiany ognia między samolotami amerykańskimi i rosyjskimi. To na szczeblu takim operacyjno-taktycznym, na szczeblu strategicznym ta wymiana informacji jest jak najbardziej potrzebna i ta gorąca linia będzie utrzymywana, jest i będzie utrzymywana niezależnie od tej agresywnej czasami i wojowniczo brzmiącej retoryki, która brzmi w mediach. Wydaje się, że żadna ze stron nie chce otwartej konfrontacji zbrojnej, natomiast z drugiej strony też można powiedzieć, że coś należy zrobić, czy też coś Stany Zjednoczone powinny zrobić z uwagi na też tą eskalację oczekiwań w związku z odpowiedzią amerykańską, czy też międzynarodową, bo wiemy, że też Francuzi i Brytyjczycy są zaangażowani bardzo intensywnie w te negocjacje. Czy nie obawia się pan, że nawet jeżeli by doszło do takiej ograniczonej, pan mówi, interwencji, to sytuacja się może łatwo wymknąć spod kontroli. Rosjanie odpowiedzą i zrobi się takie wielkie starcie już mocarstwa rosyjskiego i amerykańskiego. Co wy chcecie? Obawiają się tego, że w jakiś sposób zareaguje Rosja, obawiają się tego, że w jakiś sposób zareaguje Iran, który teraz jest bardzo mocno w Syrii obecny. Czym świadczy chociażby również wydarzenie z tego tygodnia, izraelski atak na jedną z baz lotniczych w Syrii. Jak się okazuje, w wyniku tego ataku zginęło 7 Irańczyków. Te obawy również powodują to, iż wszyscy wstrzymują oddech i nie do końca chcą, aby do tej eskalacji tak naprawdę doszło. Kolejną kwestią jest kwestia tego, kto tak naprawdę tego ataku chemicznego dokonał. Zachód obciąża Asada, podobnie jak obciążał w ubiegłym roku, podobnie jak obciążał w 2013 roku. I to już wszystko w Świecie w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Powtórka programu. Zbliża się godzina pierwsza. Nie wiem, czy to jest pierwsza. Czas na informacje. Ewa Morowiec, zapraszam. Agencja Standard & Poor's podniosła perspektywę ratingu Polski do poziomu pozytywnego, poinformowało Ministerstwo Finansów. Ocenę ratingu Polski utrzymano na poziomie BBB+ dla długo i A-2 krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej. Agencja w komunikacie uzasadniającym swoją decyzję jako czynniki przemawiające
za podwyższeniem perspektywy ratingu wskazała na wyższy i zrównoważony wzrost gospodarczy, który korzystnie wpływa na sytuację fiskalną. Prokuratura ma czas do niedzielnego południa na wystąpienie z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Stanisława Gawłowskiego. Wczoraj polityk Platformy Obywatelskiej usłyszał 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Chodzi o okres, gdy Gawłowski pełnił funkcję wiceministra ochrony środowiska w rządzie PO-PSL. Miał wówczas przyjąć łapówkę w wysokości 175 tysięcy złotych w gotówce, a także 2 zegarki o wartości prawie 25 tysięcy złotych. Polityk został wczoraj zatrzymany przez CBA. Stanisław Gawłowski podczas przesłuchania odniósł się do wszystkich zarzutów i nie przyznał się do żadnego przestępstwa, powiedział jego pełnomocnik Roman Giertych. Mecenas Giertych powiedział też, że dalsze zatrzymanie Gawłowskiego jest nielegalne. Jak mówił, prokuratura nie uwzględniła wniosku o zwolnienie posła Platformy, choć Sejm nie rozpatrzył jeszcze wniosku o powtórzenie głosowania w sprawie zgody na jego zatrzymanie. Taki apel złożyli posłowie klubu Platformy Obywatelskiej. Ponieważ taki wniosek musi być zgodnie z artykułem 189 regulaminu Sejmu rozpoznany przez Sejm, to do chwili rozpoznania tego wniosku decyzja Sejmu o wyrażeniu zgody na zatrzymanie lub aresztowanie jest nieprawomocna. Ja uważam w chwili obecnej, że zatrzymywanie dalsze pana posła Gawłowskiego jest nielegalne, jest też bezprawnym pozbawieniem wolności. ABW zatrzymała też przedsiębiorcę Bogdana K. Biznesmenowi zostanie przedstawiony zarzut wręczenia 100 tysięcy złotych łapówki posłowi Gawłowskiemu. Według prokuratury krajowej w zamian za korzyść majątkową biznesmen oczekiwał przychylności wiceministra Gawłowskiego przy realizacji wielomilionowych inwestycji dokonywanych na zamówienie zachodniopomorskiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych w Szczecinie. Senat do poniedziałku przerwał obrady. Senatorowie omawiali nowelizację ustawy, która umożliwi publikację 3 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku. Po weekendzie Senat zajmie się pakietem ustaw sądowych. Oprócz zmian w przepisach dotyczących Trybunału, to także nowelizacja ustaw o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i KRS oraz zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym. Po zakończeniu prac Senatu wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik podkreślał, że zmiany w sądownictwie są niezbędne. Jego zdaniem pokazała to sytuacja z opóźnieniem zwołania posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Ta cała sytuacja pokazała, że jest luka w systemie, że praktycznie rzecz biorąc w sytuacji, kiedy była tego rodzaju destrukcja ze strony pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, że okazało się, że nie ma właściwie kto zwołać tego posiedzenia. Cieszę się, że została zwołana, natomiast proszę pamiętać o tym, że luka w prawie jest i to istotna. Prezes Sądu Najwyższego zwołała posiedzenie KRS na 27 kwietnia. Jedna z ustaw sądowych zakłada, że pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady może zwołać najstarszy wiekiem sędzia, członek Rady. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar uważa, że w nowych ustawach są korzystne rozwiązania. Część postanowień zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w sądach powszechnych, to oczywiście tutaj trudno mieć zastrzeżenia co do tego. Natomiast fundament zmian powinien odnosić się do niezależności sądownictwa, a w szczególności niezależności Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa. No i w tych zmianach niczego takiego nie znajduje. Nowelizacja ustawy dotyczącej prac Trybunału Konstytucyjnego umożliwi publikację 3 rozstrzygnięć Trybunału z marca, lipca i listopada 2016 roku. Zostaną one opatrzone komentarzem, że wydano je z naruszeniem obowiązującego prawa. Kolejne rozwiązania dotyczą m.in. zrównania wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów, kobiet i mężczyzn. Ma on wynieść 65 lat. Czas na prognozę pogody. W nocy burze będą zanikać, ale w sobotę niemal w całym kraju przelotne opady deszczu i też lokalnie zagrzmi. Temperatura od 17 do 19 stopni to na północy, do 23 na południu kraju. Najchłodniej na wybrzeżu od 12 do 17 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie pierwszej. Powtórka programu. Rządy pieniądza.
moimi Agnieszka Durli, Krajowa Izba Gospodarcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Kamil Maliszewski, mBank. Dzień dobry. Dzień dobry. I Mariusz Pawlak, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od kodeksu pracy. Skoro dzisiaj ma pani minister Rafalska przedstawić, a tak właśnie będzie, swoje stanowisko w tej sprawie. Wiemy, że rzeczniczka PiS-u, pani Beata Mazurek, powiedziała, że PiS nie pracuje nad propozycjami i ich nie poprze, że nie pracuje. To prawda, bo dopracowała komisja kodyfikacyjna. Skoro już dowiedzieliśmy się, że nie poprze, no to takie pytanie do państwa. Może dosyć ogólne. Czy takie umowy jak umowa o pracę sezonową, czy nieetatową, państwa zdaniem pracodawcom ułatwi funkcjonowanie, to dobre uelastycznienie w dobrym kierunku? Ja myślę, że diabeł tkwi w szczegółach. Najbardziej chyba jednak boli to, w jaki sposób przygotowywano te zmiany. Tam nie było szerszych konsultacji społecznych. Rozumiem pewne założenie, zebranie grupy ekspertów, którzy przygotują, czyli komisji kodyfikacyjnej, ale jednak warto byłoby zasięgnąć przy przygotowywaniu opinii wśród przedsiębiorców, wśród pracowników również i przeanalizować to, jakie są ich potrzeby i spróbować to do nich się odnieść. Jestem pewnie winna pewne wyjaśnienie, ponieważ w skład komisji kodyfikacyjnej wchodzili zarówno eksperci, czyli ten świat nauki, tak, profesor Sadow, Stelina, inni, natomiast wchodzili również przedstawiciele zarówno związków zawodowych, jak i pracodawców. Wiem, dlaczego pani to mówi, ponieważ byli to przedstawiciele jedynie organizacji reprezentatywnych wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego. Stąd mamy opinię OPZZ, Solidarności, tam jeszcze Forum, było pracodawców RP, Konfederacja Lewiatan, BCC i ZRP. I to są te organizacje, które się tam wypowiadały i należy rozumieć, że one zasięgały opinii swoich członków, tak, a więc pracowników i przedsiębiorców. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że zarówno strona tak naprawdę przedsiębiorców, których reprezentują pracodawcy RP, jak i strona związkowa. I tutaj wszystkie trzy organizacje odniosły się negatywnie. Tak. W związku z tym jakby to pokazuje, że w pewnym stopniu praca tej komisji była niewydolna, ponieważ ona sama nie była w stanie wypracować stanowiska, które byłoby uzgodnione przez wszystkie strony. Natomiast moim zdaniem jakby wprowadzanie różnych typów umów samo w sobie może nie być negatywne, może być pozytywne, natomiast diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach i też z jednej strony takie z reguły kazuistyczne podejście ponad tysiąc artykułów, rzeczywiście. Ogranicza dość mocno elastyczność. Z drugiej strony powoduje, że powstają luki. Bo z reguły przy kazuistyce powstają luki, niedomówienia, pewne nachodzenie to nie da się na siebie różnych rozwiązań. Oczywiście, tak, w związku z tym pytanie, czy my mamy właśnie iść w stronę kazuistyki, czy wręcz przeciwnie, mamy iść w stronę większego otwarcia i uregulowania podstawowych zasad, które są dla nas najważniejsze, a więcej pozostawić do dyskusji samego pracownika z pracodawcą, bądź też organizacji pracowników z pracodawcami. Tak? No to pan Kamil, to też by zakładało ich wydolność. No to pan Kamil Maliszewski, bo mnie się wydaje, że przedsiębiorcom powinna się tak zwana opcja zerowa podobać. Mówimy o umowie nieetatowej oczywiście, troszkę złośliwie tak, to powiedziałam. Tak. Kontrakty przetestowane w Wielkiej Brytanii, tam te kontrakty zerogodzinowe obowiązywały. Natomiast to ja akurat zupełnie nie jestem zwolennikiem tego rodzaju uelastyczniania. Trochę nie bardzo widzę potrzebę w obecnej sytuacji gospodarczej. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy moment kryzysowy i zastanawialibyśmy się właśnie wtedy w takiej komisji, co zrobić, żeby no, zagwarantować tym pracownikom jakiś element pracy, tak, żeby ci pracodawcy przetrwali, to wtedy można byłoby mówić i szukać porozumienia wśród dla takich projektów. Natomiast teraz kompletnie nie ma klimatu i no, ten projekt wydawał się bardzo dziwny, jeżeli chodzi o całość. Nie podobał się. Trochę też odnoszę takie wrażenie. Nie podobał się absolutnie nikomu. Ja miałem takie wrażenie, że to nie miał być projekt nowego kodeksu pracy, tylko dzieło tej komisji, jakby jakiś niekopomny, który pozostanie po niej, a szanse na jego wdrożenie w takiej formule były od samego początku absolutnie żadne. No i
No i tutaj też takie wyjaśnienie... trochę tego czasu poświęconego na tak, tworzenie tego i tu też pewnie takie wyjaśnienie, że to już nie jest pierwsze podejście, prawda? Bo my mieliśmy pierwsze w 2002 roku, tam komisja pracowała ponad 4 lata, około 4,5 roku i on do dzisiejszego dnia to leży w szufladzie. To jest duże wyzwanie. Kodeks pracy jest bardzo złożoną regulacją i nawet ze strony, z punktu widzenia nie tylko celowościowej, ale również legislacyjnej, jest to również wdrożenie nowego rozwiązania w obecnie funkcjonujący system pełen interpretacji obowiązujących układów pracy. To nie jest tak, że taka ustawa byłaby w stanie wejść automatycznie, więc trzeba też myśleć o wszystkich przepisach przejściowych. W związku z tym jest to dość duże wyzwanie. Natomiast wydaje mi się, że nadal brak jednak jest tutaj pogłębionej analizy właściwie czego my potrzebujemy i też z uwagi na to, że gospodarka jest zmienna, to zaczynając pracę jesteśmy czasami w zupełnie innym świecie niż jak ją kończymy, tak? W tej chwili mówi się o tym, że tak naprawdę jeżeli pracodawca ma dobrego pracownika, to on zrobi wiele, żeby ten pracownik jednak został jakoś związany z firmą, tak? No tutaj też bym dyskutowała, bo my teraz mamy rynek pracownika. Ten rynek pracownika wieczny nie będzie, więc przepisów nie tworzymy na rok czy nawet 10 lat. Wychodziliśmy z innego punktu, a teraz jesteśmy w innym. A kodeks jako ustawa, która ma obowiązywać jednak z założenia, są to takie akty, które obowiązują dłużej, powinien jednak potrafić zbilansować obydwie opcje i być gdzieś po środku, tak? Gwarantować obydwu stronom możliwości też utworzenia jakiejś dobrej relacji. Tak? A to jeszcze pan Mariusz Pawlak, bo związki zawodowe, na przykład te z Rady Dialogu, tu może powiemy, że pana organizacja wkrótce w tej Radzie zasiądzie, więc jeśli to proszę się zaraz za chwilę pochwalić, natomiast jeśli te prace, ja tylko powiem, będą dalej kontynuowane, to jeśli państwo zasiądą w Radzie, to zostaną do tej komisji zapewne dokooptowani, no bo tego będzie wymagało wówczas prawo. Związki zawodowe też negatywnie mówią o tych rozwiązaniach i mówią na przykład, że to będzie powiedzmy wyprowadzanie pracownika z zakładów pracy z etatów, może tak, czyli albo etat, albo samozatrudnienie, tak, czyli tego typu rozwiązanie. To dla państwa jest dobry pomysł w ogóle z tym uelastycznianiem, wyprowadzaniem i konsultacjami ze związkami w razie zwolnienia, bo tam też takie pomysły są. No tak, to ja się cieszę, że to się zbiegło właśnie z tym, że Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wejdzie do Rady Dialogu Społecznego. Ja bym tak trochę na początku pozwolił sobie per analogia odnośnie ustaw podatkowych, tak, i tych doktoratów polegających na tym, czy je zmienić, uszczelnić. One są nieszczelne, to zmieńmy, i powstawały takie ogromne, można powiedzieć, tomy tych przepisów. No i mamy kolejny taki bardzo wdzięczny akt prawny, jakim jest Kodeks Pracy. No i teraz go można oczywiście zmieniać czy modyfikować, natomiast pytanie jest, komu służy tak naprawdę takie skomplikowane i złożone przepisy dotyczące stosunków pracy, a tak naprawdę to są stosunek pomiędzy kimś, kto ma kwalifikacje, czyli pracownikiem, i pracodawcą, który tych kwalifikacji poszukuje. Ale to jest kodeks indywidualny, tam jeszcze powstał kodeks zbiorowy, który na przykład odnosi się powiedzmy do układów zbiorowych pracy i to jest właśnie takie clue, tam o to chodziło, żeby je wzmocnić, układy zbiorowe pracy. Pytanie, czy to się udało, czy nie. Solidarność twierdzi, że to nie jest dobry pomysł, to rozwiązanie. Ja powiem tak, to znaczy układy zbiorowe pracy rzeczywiście, no one funkcjonują, to jest taki zawsze moment bardzo dużego napięcia w przedsiębiorstwach. Ja nawet pamiętam w jednym, w którym pracowałem, takim dużym, gdzie chciano wprowadzić dziedziczenie stanowisk pracy w tych układach zbiorowych, więc one też dają ogromne pole do popisu. Ale bym powiedział tak, nawiązując tutaj, może powiedzieć, bo to powiedzmy Hajka i jego książki Droga do wolności. On bardzo ładnie to porównał, czyli ustrój kapitalistyczny i socjalistyczny, regulacje kodeksu pracy. Ustrój kapitalistyczny ma tą przewagę, że pracownik może swobodnie wybrać pracodawcę, czyli pracodawca, który jest nie fair wobec pracowników, traci przewagę konkurencyjną, ponieważ pracownicy od niego odchodzą. I teraz w krajach socjalistycznych stworzono trochę inny system, czyli rozbudowane przepisy prawa, które mają chronić pracownika. I rzeczywiście dzisiaj mamy rynek pracownika, który jeżeli ma kwalifikacje, i to nie względy, czy jest fryzjerem, czy jest hydraulikiem, czy jest informatykiem, to on kształtuje tak naprawdę umowę o pracę. Więc rzeczywiście ta swoboda powinna być. Jest pytanie, kogo
te bardziej złożone przepisy mają chronić. No wiem, że bardziej mniej wykwalifikowanych pracowników, ale czym bardziej te przepisy będą ingerujące ten stosunek między pracownikiem a pracodawcą, tym bardziej tych pracowników będziemy zniechęcać do podnoszenia swoich kwalifikacji i rzeczywiście będziemy kolejną ochronę. Dzisiaj umowa o pracę nie chroni pracownika, tak? Jakieś 3-miesięczne czy miesięczne okresy tak naprawdę są tylko na papierze, to pracodawca może wypowiedzieć tą umowę. Pracownika chronią tylko i wyłącznie kwalifikacje. Każdy pracodawca, który jest pracodawcą prywatnym, poszukuje najlepszych pracowników i jest w stanie im zapłacić największe pieniądze. I tutaj jest trudno powiedzieć, że to jest niesłuszne. To chyba nikt z nas nie byłby w stanie i także naszych słuchaczy powiedzieć, że to jest niesłuszne postępowanie. Tak, no ale dzisiaj informatyk, który jest dobrze wykwalifikowany, jest przedsiębiorcą. On nie potrzebuje kodeksu pracy, nie potrzebuje umowy o pracę, on przychodzi, stawia swoje warunki i pracodawca to kupuje. No więc jest pytanie, po co jakiekolwiek inne przepisy, które mają to krępować. Przedsiębiorców boli coś zupełnie innego, to są koszty pracy. I wszystkie te zmiany dotyczące stosunku prawnego wynikają z tego, że każdy próbuje zminimalizować tego największego grabieżcę, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość i pracowników, czyli państwo, które w różne sposoby podwyższa te koszty zatrudnienia. I to jest tak naprawdę główna zabawa, kto tutaj kogo ogra i gdzie to można zminimalizować. Bo gdyby to były proste, nie wiem, tak jak my kiedyś proponowaliśmy, 25% od funduszu płac, to po co by były jakieś różnego rodzaju umowy? Praca, czy jakakolwiek inna działalność jest świadczona po danej stawce, która jest kosztem dla przedsiębiorcy i wszystko. Jak tak słucham, to już trochę wiem, jaką państwo nie będziecie reprezentować w Radzie Dialogu, a to będziecie reprezentować małych przedsiębiorców, czy dużych bardziej? Jak to będzie wyglądało? Znaczy, ja bym powiedział, to nie ma znaczenia, czy jest to mały, czy duży przedsiębiorca, bo tutaj... Ja słucham na co dzień, słucham na bieżąco stale tego, co się dzieje w Radzie Dialogu, to jest rozbieżność stanowisk pomiędzy tym, który reprezentuje na przykład małe firmy i rzemiosła, a tym, który reprezentuje duży biznes. Nie, no oczywiście dla korporacji to te zmiany w kodeksie pracy to mogą być dowolne, jak i w ustawach podatkowych, to nie ma żadnego znaczenia, tak? Natomiast ja bym powiedział tak i cały czas stoję na tym stanowisku, nie ma żadnego konfliktu pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą. To nie jest tak, że pracodawca chce jak najwięcej wycisnąć z tego pracownika. To jest taki sztuczny konflikt. Pracodawcom tak samo zależy na tym, żeby pracownik czuł się bezpiecznie na swoim miejscu pracy i był w stanie jak najwięcej wartości wnieść do wspólnego przedsięwzięcia. Powiedziałbym, że dosyć liberalne podejście, biorąc pod uwagę poprzednie 8 lat ciągłego uelastyczniania stosunków pracy, no to nie do końca jest to bezpieczne podejście dla pracownika, a na pewno nieakceptowane przez związki zawodowe. Czy kwestia pytania, które już gdzieś się pojawiło, czyli tego, dlaczego jest tak duża wola do przepchnięcia części osób, które na własne życzenie, podejmując samodzielnie decyzje, świadczą pracę na przykład na podstawie takiej, że mają No więc, czy rzeczywiście mówimy tutaj o tym, że próbujemy ochronić pracodawcę, pracownika, jakąś grupę osób? Pracownika przed ubogą starością. No ale ten pracownik może swoje środki dystrybuować, jeżeli jest on faktycznie przedsiębiorcą, inwestować je w taki sposób, który mu jego zdaniem przyniesie większe zabezpieczenie na przyszłość. I czyli mówimy o ochronie jego, czy pozostałej grupy obywateli, która jest objęta innymi zasadami. Teraz za chwilę powinni Państwo kupować nieruchomości i odkładać bank. Oczywiście pozostałej grupy obywateli także. No tak, ale to jest kwestia upowszechnienia systemu. Czyli znowu powrót do tego, co jest naszym kosztem. Czyli znowu przechodzimy do tego, że mamy system emerytalny, który zakłada nierówne składki od różnych grup. Pan Mariusz Pawlak mówił, że koszty pracy są zbyt wysokie, a pani Agnieszka Durlik, że przechodzenie, znaczy pytało, tak, może jaka jest przyczyna przechodzenia z umów cywilnoprawnych, czy też dążenia do przechodzenia z umów cywilnoprawnych na umowy o pracę. Chyba wszyscy już tutaj doszliśmy do wspólnego wniosku, że chodzi o składki na ZUS, o składki emerytalno-rentowe. No i to nam bardzo gładko przenosi nas do tematu drugiego, o którym chciałam dzisiaj porozmawiać, a który jakby stale jest dyskutowany. Mam tutaj na myśli pracownicze plany kapitałowe. Na 16, czyli no zaraz po weekendzie, planowana jest pierwsza komisja uzgodnieniowa w tej sprawie, potem będą jeszcze kolejne. Dla tylko wyjaśnienia jedno zdanie, tak, pracownik będzie wpłacał 2% składki, pracodawca dokłada minimum
50%, trochę za dużo, 1,5%. I to ma nam wszystkim pomóc, jeżeli chodzi o przyszłe emerytury, gdzie stopa zastąpienia dzisiaj około 65% ma wynosić za, mówiło się kilkanaście, teraz to może nawet już kilka, nie wiem, lat, ale mam nadzieję, że nie, ma wynosić około 30%, nawet słyszałam takie szacunki 28%. Więc pytanie, czy PPK pozwolą skutecznie ten procent podnieść? Może pan Kamil Maliszewski na początek. Dla pewnej grupy, która i tak cieszyłaby się wyższą stopą zastąpienia niż ogół społeczeństwa, tak uda się jeszcze wyżej podnieść tą stopę zastąpienia, dlatego że w pierwszej kolejności z tych pracowniczych planów kapitałowych skorzystają pracujący w największych firmach, tak, może nie w największych, ale w tych średnich i większych. No a oni generalnie zarabiają zdecydowanie lepiej niż ci pracownicy zatrudnieni w firmach najmniejszych. Dodatkowo zobaczymy, w jakim kierunku pójdą prace nad poprawieniem atrakcyjności tego programu dla osób najmniej zarabiających, no bo teraz te zachęty dla uczestnictwa w tym programie nie były specjalnie duże, no a odłożenie jakiejkolwiek